No, witamy wszystkich obecnych w Visera Cleanup Company Santa's Siema. Rampage. Chyba już zabrać brudnym mopem. Mikołaj nie wytrzymał napięcia przedświątecznego. I oberwało się elfa. Proszę bardzo. Dokładnie. To prezentuje, oberwało się dosłownie i przynosi. Tak, oberwało się to i owo. Można powiedzieć, że zrobił z nimi porządek. W każdym razie... My będziemy robić z nimi porządek. Tak. A przy kominku Jack Daniels stoi. Tak, tutaj są butelki z Jacka Danielsa, czy po Jacku nie wiem. Ej, kto mi zabrał wiadro? To pewnie ja. Dobra, ja zacznę od pozmywania podłogi na przejściach, bo to się później będzie zadeptywało i będzie gorzej. O, good job. Woda się wylała. Aha, no tak. Będzie się zdeptywało, mówisz? Tak. Tak? Ale wiesz, że... O, jakiś elf. Dlaczego sabotujesz pracę? Elfy ci płacą? Ale skąd? Ja powiem, patrzcie, jak nie żyją. Ten elf nazywał się Scratchy Sagvest. Okej. Okay. A, swoją drogą, ten poziom jest bardzo podstępny, zwłaszcza jeżeli próbujesz robić achievementa z niezepsuciem niczego, bo tutaj są laski dynamitu. A ja wiecie, co się dzieje, jak się wrzuci laskę dynamitu do ognia? Nie wiem. Wiecie? Tak. Robi się jebs i w ogóle można zginąć i robi się bałagan i sadza i jest nieciekawy. Ale można to obejść, wrzucając to do pełnego wiadra z wodą i wrzucając to razem do pieca. Aha. Także tak, hint, hint. Kto chce elfa, dzieci? Łapcie. Rzuciłam truchło. A, i jeszcze jest coś takiego. Na tym poziomie, zamiast dowcipu w postaci flaczka z dispensera, można dostać dynamit z dispensera, zapalony. I wtedy trzeba mieć rezerwowe wiadro obok dispensera, żeby móc to szybko wrzucić. Okej, okay, to może... Także, o, to może od razu... Od razu o to zadbajmy. O, noga, dobra, mam ją. Można złapać zanim upadnie. Ja wam tam będę flaki zrzucał na dół. Tutaj. No możesz. Chcecie tak, zobaczyć tą piwniczkę Mikołaja z. Tak, chodźmy. Chodźmy obejrzeć górę. Już troszkę jest posprzątane, ale tutaj jest taki mały secret. Jak się. O, właśnie jak się weźmie te deski, to. Tak, to jest taka mała piwniczka świętego Mikołaja Fritzla. No co, na później sobie ich zostawił. Ojej, trochę nabrudziłam. Nie szkodzi, my zrzucamy przez barierki na dół. Aha. Tak będzie szybciej zrzucić to i posprzątać później niż chodzić po schodach z kubłem. I tak by się skończyło przewróceniem. Nie słyszę muzyki tam na górze. Weźmy to gdzieś tutaj postawię. Ślicznie. Zobacz, czy da się ściszać to radio, czy niekoniecznie. Da się. No w sumie nie jest tak źle, ale no dobrze, prawie czego się da. Bo momentami miałem wrażenie, że mi was troszkę zagłusza. Fajnie było jest wszystko. Jak jakiś elf się podnosi jego główkę. I on ma dzwoneczek, i ona tak... Dzyń, dzyń, dzyń. Można sobie nim dyndać. O, na przykład ten elf. Patrzcie, ja nim podyndam. No. Też to słyszycie? Tak. Tak. Brzmi jak cały zaprzęg z Rudolfem. No, i w ogóle w tej części świątecznej jest achievement, żeby ustawić piramidę ze stołków. I jest to bardzo, bardzo, bardzo trudne. No z tych stołeczków, z tych taboretów. Tak ze 4 to jeszcze idzie postawić, ale w tym achievementie jest, nie pamiętam, z 7? 8? Nie wiem. Strasznie dużo i jest to diabelnie trudne. No spróbować. Ale to myślę, że jak posprzątamy. O, no 3 to można postawić bez bólu. Jak widać, na załączonym obrazku. Dobra, wiaderko. Ja tu zacznę powoli. Słuchajcie, i tutaj między dispenserem a schodami stawiam rezerwowe wiadro. Ono dobrze by było, żeby tu stało cały czas na wypadek, jak dispenser postanowi nam dać dynamit. No jak się komuś nie uda, to przejdziemy na ten drugi achievement.
Zniszczyć wszystko. Tak, można wszystko zniszczyć i spalić, tak. To też jest opcja. Ciekawe, czy krzesła się do tego wliczają. Czy to tylko przedmioty świąteczne. O, a to są niezapalone dynamity. Little Tinkles. Chcecie zobaczyć, tinkles. Co się dzieje, jak się wrzuci do pieca? Whippy Sockfoot. Dobra, słuchajcie, wszyscy patrzymy na kominek. In the name of science. Shit! Jebło. No to teraz sprzątaj. Przez ciebie kubę wywróciłem. Ej, ktoś tu mi elfa przybił do desek na suficie. Gdzie? No, tak. Elf jest tutaj. A, tak, rzeczywiście. Pod powałą. A, wziąłem go. Ja mam nóż. No, tutaj też jest. Okej. Fajne, że... też świąteczna muzyka. Kurde, widzę, że tu Mikołaj z grubej rury pojechał. Tu widzę, że są poszotganie. Jak to się nazywa, szelsy. Tak, tak, zdecydowanie nie pierdzielił się z elfami. Chciałem sobie nieźle przeskrobać. Kryzys wieku średniego uderza w różnych momentach. Tak, deadline'y. Zrzucam wam deski na dół. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nic nie zbiły. Może. W sumie chyba i tak nie będziemy... Nie mamy już szans na tego achievementa. Nie psuję niczego, także... Nie ma się co przejmować. To jest zabawka czy broń? Pokaż. Mi się wydaje, że to jest zabawka. Na górze widzę dosyć sporą kolekcję broni. Później się okaże, czy to się liczy jako śmieć, czy jako obiekt. Dobra, to może ja wezmę wiadro z wodą i te dynamity. Na górze widzę jakąś dużą kolekcję broni. O cholera. Co? Dobra, popatrzcie, co stoi w wiadrze. Właśnie taką wiązkę dynamitów zapaloną mi dał dispenser. Dobra. Good guy. Zutylizujmy to. No. Cały stół jest zakrwawiony. Ten duży z prezentami? Tak. Okej. Okay. Oh shit. Co? Nie udało się wrzucić wiadra do kominka. Teraz cały kominek jest brudny. Oh shit. Coś... Nie! Do wody? Dobrze. Udało się. No. Jak dotyka wody, to wtedy się gasi, a jak dotyka ognia, to się zapala. A jak jest w wiadrze, w kominku, to się na przemian zapala i gasi. O, a ja znalazłem butelkę eggnog. Taki alkoholowy, świąteczny napój w Stanach i Wielkiej Brytanii. Nie wiem w sumie, co to dokładnie jest, jak się to tłumaczy, ale znalazłem. Tylko jednego elfa pominąłem, zrzucam wam na dół. O, coś się jak się rozbije taki eggnog, to zostaje taka plama. Zwróćcie uwagę, że mop się brudzi na inny kolor, jak się to sprząta. Okej, na górze jest grubsze, jest już posprzątane. Tylko jeszcze śmieci trzeba pozbierać. No te prezenty mamy spalić? Możemy spalić, możeby nie. Jak chcesz, spalić. Żeby świąt nie było, no to spal. Właśnie. Mimo że dynamit był w wiadrze, to jebło. I mnie rozwaliło na części. Mnie też. Oho. Dużo ludzi porozwalało na części. Teraz... Gratulacje ludzie! Nie wiem ile posprzątaliście na dole, ale zdecydowanie teraz jest więcej do sprzątania. Spizdzieć! Suka, blaj!
Będę zbierać swoje własne szczątki. A no tak, no tak. Nice ass. Widzisz co, skoro i tak, nice już, skoro i tak już nie ma różnicy, weźmy, mam jeszcze rzucę kubły. O, jakiś kubły wywróciłem przez przypadek. A, coś wypluł? A tylko nóżka. No, można rzucać czym. Jak się tak. Weźmie rozpęd. O, moja głowa. Hey, I know this guy. Oh shit. Moje ramię. Kto miał zielony hełm? Wiktor? Nie wiem. Przecież masz podpisy nad głową. Ale to jest ale, głowa. Ale to jest już głowa bez podpisu. Chyba tak, Wiktor ma zielony hełm. Więc... Tak, tak, to moje. Było twoje. To teraz swój szczątki. Korpus właśnie usuwam. To mi przypomina ten odcinek Ricka i Mortiego. Jak się cofnęli do innej rzeczywistości, w której zginęli i musieli się pochować, żeby zająć swoje miejsce. O, mój korpus. Pieprznęło porządnie. Jest tu gdzieś ten dispenser na kontenery? Tak, z pewnością. Tu jest, przy niedaleko tego elfa, co był przybity do sufitu. I moja czapeczka jeszcze. Ja tam może pójdę podwiedzać, jakaś tam piwniczka chyba jeszcze jest i tam. No tak, tam jeszcze dalej są rzeczy. Jest tu kolejne pomieszczenie, jest trochę sadzy i krwi. O, a tutaj, żeby przejść, trzeba ruszyć to poroże. Chyba. O, tak. Kolejny elf przybity do niego. Tak, był elf przybity porożem Rudolfa. Swoją drogą, a propos Rudolfa, tutaj można znaleźć nos Rudolfa leżący na ziemi we flakach. O, elfy mają dzwoneczki również na nóżkach. Bo teraz mam same nóżki. Popatrz. Same nóżki właśnie wkładałem i również dzwoniły. Jak wesoło. Podzwonić sobie nóżką urwaną. To jest jakaś zabawka, jak tak. Czemu tutaj skaczesz? No, Rafał, Natalka, jak chcecie zobaczyć, co jest w dalszej części pomieszczeń, to sobie zerknijcie tutaj, za wyrwą w ścianie. Tak, zanim jeszcze... Elfy się musiały zabarykadować, a chyba Mikołaj znalazł na to sposób. Dokładnie. chyba niektóre... O, skurwysyny! Patrząc po tym, co znajduje się tuż obok tej wyrwy, chyba niektóre z nich znajdowały się dosyć blisko miejsca wybuchu w trakcie. Chyba. Tak, mogły trzymać drzwi. Na przykład. No cóż. Fatal mistake. Nie włączajcie sobie snifera, bo oszaleje. Okej. Okay. A zobaczmy, jak zareaguje. Nie jest tak, jak dyskoteka. Tak wygląda szalejący snifer. Dyskoteka, tak. O, główka jeszcze tutaj jest pod kawałkiem drzwi. O. Czarna główka. Wiktor, zaniesiesz ten... Fajny portret, przypomina Geralta trochę. Znaczy... Ej, nadzorco zmiany! Będziesz tak dobry i odniesiesz ten kontener do miejsca utylizacji? Jasne. Biorę. O, ciężki. Pełny elfów. Ale pobrzękuje, elegancko. Pomlaskuje. Pomlaskuje i jak dwa zaprzęgi Rudolfa.
A co z tą bronią? Właśnie, tą bronią. Właśnie nie wiadomo, czy mamy chować dowody zbrodni. Myślę, że nie musisz. Nie musisz. A co z wiarą dzieci w świętego Mikołaja? No, jeżeli ktoś nie wierzy w świętego Mikołaja, to tutaj są ślady działalności świętego Mikołaja. Jeśli go nie ma, to kto to zrobił, co? Już nie aż taki święty w sumie. No, to był święty Mikołaj, no nieszczęścia. Zdefiniuj święty, nie? Jak w tym obrazku, w tym roku święty Mikołaj trafił do wszystkich dzieci. Nie znam obrazka. Nie? No generalnie nie. Jest święty Mikołaj z karabinem i ze sceną mniej więcej jak w tym domu i jest podpis, że w tym roku święty Mikołaj trafił do wszystkich dzieci. Okej. Okay. Święty Mikołaj dużo trenował na strzelnicy, trafi do wszystkich dzieci. A tutaj jest elf, w którym tkwią 4-5 tych. Aha, no, tak. A. Faktycznie, musiał mocno skurwić Mikołaja. A właśnie, słuchajcie. To, tego zastanawialiście się, dlaczego Mikołaj się wkurzył? W tym małym pokoju, niedaleko kominka, można się dowiedzieć, dlaczego się wkurzył. Tak, dlaczego? Są listy od dzieci i są rachunki. Okay. I jest tu dużo butelek z Jacka Danielsa. Przepraszam, Slug Spaniel. Fine quality, old whisky. Lokowanie produktu. Mam exactly only 23 presents. 250 tysięcy. List to brzmi jak od Cartmana. Albo od Dudleya, przyrodniego, tak. Znaczy kuzyna Harry'ego, tak. Co? 26 prezentów? W zeszłym roku było 27, co to ma kurwa być? Dobrze, kupimy ci jeszcze dwa. No. No, aby to byłoby mi ostatni raz. Gaciu, być! Nie, już nikogo nie płacę. Wyrzuciłam. A może ktoś chce tulipana? Ostatnio na Nike'u widziałem jakąś kolejną porcję komiksów właśnie parodujących Harry'ego Pottera. Tak? Tak, między innymi było... Tutaj jest miotka, jak ktoś chce. Z tą sceną... to chyba było w więźniu z Azkabana, jak on miał siedzieć i się nie odzywać, czy coś takiego. Nie, w więźniu Azkabana to napompował matkę, tak? Znaczy, tam ciotkę. Chyba tak. No. Tak, na pewno. O, ja była jakaś inna scena, że kazali mu siedzieć na górze i się nie odzywać. Tak? No. Ten Dobby przyszedł. A tak, to było w drugiej części. Z Gredek wtedy przyszedł. Tak, bo była wizyta jakiegoś tam szefa, czy nie wiem, potencjalnego klienta wuja Vernona biznesowego i tam na obiad. No. A z Gredek wylewitował ciasto na łeb jego żony. No. Dear Santa Claus, it was my birthday Friday. Mommy got me only 23 presents and a soccer field cake. Tak. I hate her. I said you were better. I want 23 steak pies, 12 ice creams, 18 trays of reindeer chocolates, 3 big boxes of fudge and a Peer 5, no tak, Apple Peer. And a Peer 5 computer with Conscription 3, Brown Ops. And a Nitrogen go-kart. Stevie Chubbs. O, zabiłeś. O, kogoś miota jak szatan. Za blisko pudełka szedłem. I obrywało mi się tym miotaniem. Jak ktoś niesie pudełko, to należy zachować szczególną ostrożność. Tak. Tak. Dear tak, Santa, jak na testach, I want a new Playbox 180 and a new iPhone 732S
and the new Racer Man car driver game. I also want a new bike because the one I got last year is dirty, and I too want a new windbreaker air rifle too. I've been good, so I want these. Billy spoiled. Wynosiłem kontener i nóżka elfa mi wypadła. No. Urgent, Mr. Klaus. It is with heavy heart and dwindling pocket that we regret to inform you that you are being sued in the amount of $250,000. The claims are as follows: destruction of property, damages, emotional suffering, public disturbance, and obscenity. Apparently, your reindeer had defected across a house or houses as they passed by the area. For full claims and details, please read thoroughly pages 5 through 49. Yours, Digberg and Sons. A ta lista też się wyrzuca? Nie trzeba chyba. Final notice, Mr. Klaus. It is with great regret that I find myself forced to write this correspondence once more. As our investigation determined the atrocious conditions which you force upon your elves, brethren must cease immediately. The low pay, the incredibly long work days, the lack of holidays. It's inhumane. If we at the Union do not see radical changes in the next 3 weeks, we will be forced to pursue legal channels. And then, sir, you shall see that the full fury of the elves is not so small. Good day. Tiny Littleton, Secretary General. No cóż. Mikołaj chyba chciał zrobić koktajl Mołotowa. Może. No cóż, listy od Związku Zawodowego Elfów. Przyniosły radykalne zmiany. Oh, dear brother, I'm in jail again and need bail money. I was caught whipping children in the streets. It's this town. They're always trouble. I know you told me not to go out at Christmas. Uh-oh. But why must you have all the fun? I'm so bored. I hope you send an elf with the money soon. I do like elves. So fragile. Remember, you owe me one for that Russian mafia incident. Your brother, Krampus. Oh. Dear Mr. Klaus, I have in my possession video footage recorded in infrared of you along with your gang entering one of my premises via the fireplace. The footage also shows littering and you personally removing my valuable property, milk glass and confectionery items. At present, I am preparing to forward this evidence to local authorities unless I receive compensation from your organization in the sum of no less than $100,000. I have generously decided to give you until Monday to complete this transaction or face the consequences of your transgression. Yours faithfully, Lord Devion Snakely. Dear sir, note munitions text equals find. Enclosed your for the following items: 5 crates or trinitrotoluene, czyli TNT, 2 boxes of select heavy edges knives, and 8 boxes of 12-gag shotgun shells. Pleasure doing business with you, sir. And don't forget about our shoot 'em, loot 'em sale. All items 25% and more off until the 1st. Shooters and looters. Fine munitions since 2001. Wylałam wyderko wody. Biedny Mikołaj. To piwnicze jest już wyderko załadowane elfami. To? Yuletide greetings, Mr. Klaus.
I represent a select group of people with great gift-giving ambitions. The Ku Klux Klan are looking for more people with your prominence. Join us, and we can show you great things, lead you to great profits, assist you in labor management, or grant you access to specialized equipment. We await your response. In snow and giving, anointed sprig and clean, KKK. Yo, fake link, KKK. Fajne tutaj było. Gdzie to jest? We can show you great things, lead you to greater profits, assist you in labor management. Spodobało mi się to, co robi z elfami. Tak. O, fakturka z piątego. Toys and other play items. 950 tysięcy. Urządzenia elektroniczne. 5 milionów 400. Wysyłka. 35 tysięcy. W sumie 6 milionów 418 tysięcy. Zapłata jest wymagana nie później niż 4 bieżącego miesiąca. Dobrego dnia i dziękujemy za interesy. Wang Chao Industries. No tak, czyli już dokładnie wiemy, dlaczego Mikołaj zrobił to, co zrobił. Nie miał staruszek lekko. A flaki ci jakieś wyskoczyły? Tak. Thanks. Och, studnia. Jaka paskuda. Będziemy mieli figurkę. Otwórz. Te kawałki drewna są irytujące. Nie chcę włazić do kontenera. Tutaj się elfy wysypały. No. Pani patrzy, co ja tu niosę. No to nie ja wysypałam te elfy. Ale to buchnie. No nie, bo jest w wiadrze, a to trzeba usunąć. Znaczy przynajmniej nie powinno. O. Okej, na wszelki wypadek. Woda, czy nie? O. Tak, wylała się woda. No. O. Kurde! Ja żyję! Zawsze żyję! Ciemno wszędzie, głucho wszędzie! Co to, seria będzie, co to będzie? Seria wybuchów kilku. Flaki wszędzie! Ja chyba no to kogo rozwaliło? Mnie! Mam czyjąś nogę! Ja tu położyłem pudełko z dynamitem obok pieca i chyba się zapaliło od tego wybuchu pierwszego. Aha, no tak. Oh well. No cóż, pewne błędy. Błędów się nie da. No i zmiotło wszystkie prezenty, które tak układałam. No. Nie układać w pobliżu kominka. Przynajmniej do czasów ostatecznych. Już wszystko będzie posprzątane. Tak. No niestety, no dynamit trzeba usuwać. W wiadrze z wodą nie powinien wybuchać, ale jeżeli woda się wyleje w procesie stawiania, no to jest wtedy już przesrane. Kiepsko stawiałeś w takim... Najwyraźniej. Albo po prostu nie zadziałało jak powinno, albo kiepsko stawiałem. Ale nawet te świeczki na kominku układałam. Naprawdę? No jedną przewróciłam, to wlazłam na drewno i układałam. Próbując układać, przewróciłaś kolejne, układałaś kolejne. Nie. Jedną tylko. O, mam twój but. Nice shoes, man. Dzięki. Nie, kłam, to są firmowe. A, Rafał, uważaj jak niesiesz, ostrzegaj. To grozi śmiercią. Miota nim jak szatan. Ale nie moją. O, czapeczkę. Wezmę czapeczkę, będziemy mieli. Koło dispendera kontenerów trzeba ustawić jakiś wolny kontener. Kontener.
tak, na nie kontenery. Ewentualnie przynajmniej wiaderko. Oj. Kominek ma tę wadę w stosunku do pieca, że coś może leżeć na progu kominka i się nie zająć ogniem i można później tego nie zauważyć. Jest achievement, żeby dużo głów elfów powsadzać do naszego pudełka. Tak mi się teraz przypomniało. Teraz chyba ich 12 jest na całym poziomie. No tak, teraz mi się dopiero przypomniało niestety. Maga, idę. Jest nóżka... Nie będzie się rozsypywać po drodze. Jest nóżka renifera. Gdzieś proza, jest nos Rudolfa. Nie mieści. Gdzieś jest nos Rudolfa. Może go później znajdziemy tam w stajence. O, mam szczotkę. Czy ta? Co? Ta piwniczka wygląda wyjątkowo barwnie. Nawet jak na tą górę. Chyba to było ostateczne rozwiązanie kwestii elfów. Tak, ostateczne rozwiązanie kwestii elfickiej. Tak. O nie! Co się stało? Natalka chyba coś ustawia precyzyjnie. Ręka, nóżka. Nie, po prostu chyba kontener przywołał. No, mózg na ścianie. Wszystkie flaki na parkanie. Ha! O, ale ten tulipan to weźmiemy. No, możesz wziąć tutaj kontener, możesz do niego wrzucić ewentualnie. Tak, nie wrzuciłem. Spoko. Ale tu jest też ręka. Rafał, elf ci się wysypał. Chusteczka. Widzę, że się rozsypał. Przyniosłem kontener. Łatwiej chyba do niego będzie. Ja mam tu kontener przecież. Widzisz te lotki? Chyba elfy próbowały odpowiedzieć ogniem. Tylko, że one miały lotki. Elfy miały lotki, a Mikołaj miał shotguna. Zgadnij, kto wygrał. No cóż, a mówi się, że to nie itemy, a skill robi różnicę, nie? No. To poroże chyba będę nosić tak ręcznie. No, chyba je trzeba oddzielnie. Uwaga, idzie. Dobrze. Idą elfy. Passing through. Może kilka tych wiader na dół znieść. Okej, to już się wyczerpało. Je wyrzucę. Dobra. Mamy to. Ustawiam te krzesła, żeby nie przeszkadzały tutaj w drodze. Przynajmniej do najbliższego wybuchu. Okej. Okay. No. Zamiata cię to poroże. Tak. O, jak ktoś chce, to jest szczotka przy zejściu do piwnicy. Przy zejściu? Za drzwiami do piwnicy tak, jest szczotka jedna. Wziąłem sobie też. Dobrze, ja już też jedną. Kto chciał prezent wyrzucić? Chcesz, żeby były święta? Tak.
No i tam jedna masakra, jakiś tam nikomu niepotrzebnych elfów. Tak. One są tu tylko od roboty. Nie są jeszcze takim ważnym powodem, żeby święta anulować, co? Nikt nie znalazł nosa Rudolfa? Nie. Wygląda na to, że nie. Okej. Okay. Wiatowną. Może ktoś znalazł, ale wyrzucił... Ale nie wiedział, że znalazł, no tak. Tak, i wyrzucił całą resztę. I pozbył się dowodów. A nie, mam. O, mam nos Rudolfa. Tak, tak? Obczajcie. Gdzie jesteś? Jestem w piwnicy. Widzicie, co trzymam w ręku? Tak, świeci się. O. Biorę go do skrzynki. Jesteś sentymentalny. O! Tu... Tak. Tu na podłodze jest mała rączka z krwi odciśnięta. Tak, na ścianie też była taka ładna, mała rączka z krwi. Oh well. No to postaw w kolejce. Postaw w kolejce, jak się zwolni, to się wrzuci. Ten misio wygląda jak ralf budu. O. Dobrze, ugaszone. Dało wiąchy dynamitu. To połóżmy gdzieś przy piecu. Tak. Okej. Dobra. O, wypadło z wiadra. Kabum! Uciekać! Uwaga! O, dobrze. Lontem do góry trzeba. Ostatnio powsadzałem lontami w dół, bo myślałem, o, będzie się pewnie nie zapalało. Lontami do góry jest dobrze. Wybuchło. Tak, bo ktoś bo przewrócił wiadro. No właśnie. Jakieś ofiary w ludziach? Tak. Ja. Ofiary w podłodze. Teraz podłoga jest brudna. O. Uf, dobrze. Coraz złośliwsze się robią te maszyny. Chyba wszystkie te lotki trzeba również powyrzucać do śmieci. Owszem. Możesz użyć do tego szczotki. Snowy Stifles. Właśnie, Rafał, jak przewracałeś to wiadro, to tak stałem pod ścianą i tak słyszę przewracane wiadro, a później słyszę syczący ląd. Niedobrze. Ale później nie byłem pewien, czy to mi się wydaje, czy nie. Jak je, bo to stwierdziłem, że już mi się nie wydawało. O, szczotka też może sprzątać krew. Tak. Natalka to odkryła i później właśnie narysowała pentagon w przedsionku. Nie pentagram, bo nie gwiaździsty, ale pentagon. Wśród prezentów
znalazłam prezent. Czyli korpus elfa. Aha, okej. Okay. Jakieś pieniążki? Nie ma pieniążków. Dobra, wstawiam do kominka wiadro z dynamitem. Proszę nie przewracać. Będziemy zbierać pendrive'y, czy... Co? Będziemy zbierać pendrive'y, czy sobie dajemy spokój? No chyba... Znaczy do śmietnika, nie to, że zbierać na pamiątkę. Okej. Okay. Mołotowy. Okej, okay. Piwniczka jest już chyba wysprzątana. Nie będzie no, tak widzenia, jak zobaczycie, co się stało pod kominkiem. Wybuchłeś. Rzuciłem mołotowa i okazało się, że zrobił wybuch i sadzą. To teraz sprzątaj. Sprzątam. No, jak się zabrudzi mopa sadzą, to później zostawia takie czarne plamy fajne. Baga, niosę kontener. Dobra. Muszę zachować bezpieczną odległość od technika niosącego kontener. Ej! Co jest? Ktoś mnie zepchnął. Przemek, o co się od tego stało? Ale ja układam tutaj. Ale ja tu układam prezenty, to jest mój stół. Ja go umyłam i co ja teraz układam. No właśnie, co się stało? Nic, potrzebę... Mołotowy w życiu. Aha. To jest jakaś... Co, mołotow wybuch znowu? Jakaś figurka... Dobra, wstawię mołotowa do kominka. O. Jest w porządku, dopóki się go nie rozbije. O nie. Aj, coś mnie miota. Aha. Co? Znowu mało to się zajął. Ale chyba nie zasmolił. Tak, aż tutaj pokładasz wszystko? Chyba zasmolił, tylko ja trochę przetarłem. Tak. Okej. Okej, to... Wniosę jeszcze tutaj te śmieci stąd. I... Dobra, wynieś, bo tam już jest pełno. Mam tu jeszcze na górze parę łusek, widzę, zostało. Kontener tu przyniosę. Uwaga, niosę kontener. Coś chyba wypadło, jedna. Jakiś trup. Nie, cegiełka jedna. Ja przyniosę świeczkę. Poświeć, Rafał. O, pendrive, łuska. Na górze parę małych bonusów zostało. Krypli... Zgłośnie to nie było. Okej. Idę. Scampi long nose. Ta broń to nie powinna tutaj być. Która broń? O, taka.
To nie zabawka, ale... Okej, czyli bronię również sprzątamy. Wychodzi na to. A co, wykryły jako śmieci? A co, sprzątamy? No nie wiem, skoro ty mówisz, że nie powinno być, to myślałem, że chodzi się o to, że wykryły jako śmieci. A nie, no nie... Nie robiłam testu na śmieci. Okej, sprawdzę piwniczkę, czy... Listy to są śmieci. Właśnie sprawdziłem. Dowody. Tak. Może bardziej chodziło o to, żeby zmotywować gracza do podniesienia i rzucenia okiem. O, jakaś nereczka tutaj została. Uwaga. Zaseł. No muszę to siano przetrząsnąć tam w piwniczce, ponieważ... Będę coś tam pozostawać i się poukrywać w skrzynku. A tu miałam tutaj stół brudny. Upierdolony stół miałeś? O, tu jest shotgun. No. Prawdziwy. Czy tam był dynamit? Był. Aha. Aż tutaj to słyszałem. To był dynamit? Bam! Aż tutaj w piwnicy słyszałem. Na wiary no ludzie. Kontener był w kominku. Słyszę, syczy. O-o. I wywaliło wszystko z kominka. Ofiary w ludziach? Nie, brak. Tylko trzeba na nowo powstać do kominka. Bang, bang! Bardzo urozmaicony poziom, przyznacie. Ma ktoś amunicję do shotguna? Mamy dużo łusek. A tutaj mamy jakąś broń z nożem. A może tego, shotguna na pamiątkę wezmę. Proszę bardzo. A ja wezmę tą lalkę wudu. O, jakiś prezent. Nawet mamy w skrzyni. Dobra. Ups, wiadro się wywaliło. Okay. Nie dynamit, dobra, nie dynamit. Ups. A ja daj dynamit. Nie, noga. Nie zdążyłem jej złapać na czas, ale to nic. Mógł być dynamit. Mógł zabić. Teraz jak ja się łączę do ciebie, to w ogóle nie zdążę nic łapać zanim wyjdzie, bo dopiero pojawia mi się wtedy, kiedy wyjdzie już. Aha. Mi się pojawia zawczasu. Ale z czasem udawało mi się łapać, zanim upadła. Okej, piwniczka jest już dobra, kompletnie wsadzam czysta. Wiadro z dynamitem. Proszę nie przewracać. Po co wszystkie prezenty zwalić i obejrzeć, czy stół nie jest zakrwawiony? Bo ten był. To sprawdź. Czy to jest ten prawdziwy shotgun? Nie ma przemek, tutaj się. W naszym staszu? Nie, tutaj jest jeszcze jakiś. Prawdziwy shotgun jest tutaj w naszym staszu. Okej. Okay. O, butelki z tym eggnogiem. Lepiej ich nie tłuc, bo później się robi syf. To już w sumie pokazywałem. Jak się bombkę zbije, to ona później upada i zostawia kolorową plamę, która się liczy tak samo jak krew. Mhm. Spoko.
I w sumie tak myślę, bo tutaj bombki ogoliły te wszystkie wybuchy. I te bombki mogły gdzieś pospadać i gdzieś mogą być zakamuflowane kolorowe plamki. Okej. No cóż, później będziemy szukali ze Sniffer. O, o, dynamit. Będzie kabum. Dobrze, nie będzie kabum, bo go wsadziłem na czas do wody. Dobrze. No teraz... Gorki nie chcą stać. O, o, o kur, o kurna. Nie, nie! Posprzątam twoje zwłoki. Oh shit! Jakieś kombo poszło. Aż tutaj tym doleciał. Okej, teraz jestem... Wiesz co, miałem kamerę na miejsce po sobie i swoje zwłoki i w tym momencie przeleciał twój korpus. Aż tutaj się zabrudziłem. Kto mówi, że praca sprzątacza jest łatwa i bezpieczna? Aż tu w środku zdmuchnęło prezenty. Tak, a ja to tak i właśnie wywaliłam sobie wiadro. A wyobraźcie sobie, robić tego achievementa, żeby nic nie popsuć i pod sam koniec zwalić z jednym dynamitem. Wiaderko, wiaderko. Wydechnęłam wiaderko? Nie. O! Polędwicę mi dał dispenser. A minuszka. Nie zapałam. Kto chce kopa? Dziękuję, nie mam zapotrzebowania na kopa. Ktoś wywrócił wiadro. Kto to mógł być? Erno! Ja. Co? O! Uciekać! O, zostało zgaszone na czas, dobrze. Cieszę. Kto zgasił? Ja ryzykuję swoim życiem. Ale nie nad nie wpadło do wiadra, chodzić. Tylko położyłem na wiadrze. I jakimś i wystarczyło. Zgasło. Dobrze. O nie! Co się stało? Wieża się przewróciła. O. Ze stołu. Ale to jest dobry motyw, żeby próbować ze schodów to zrobić. Próbowałem również i tak. Bo jest w ogóle, nie wiem, czy słyszałeś, czy ja to mówiłem, że tu byłeś. To jest ten achievement, no. Tylko nie pamiętam, w sumie mogę sprawdzić na Steamie, ile tego trzeba. 10. Także nie ma lekko. Wcześniej mówiłeś 8, nic jeszcze gorzej. No tak, nie pamiętałem. Mówiłem, że chyba jakieś 7 czy 8, a nie, 10. Dobra, słuchajcie, będę utylizował dynamit. O, o! Nie! Fuck! Co się stało? Rozwaliło mnie. Nie też. O nie. Jucha wszędzie. Co się stało w takim zasadzie? Ja przeżyłem, ale widziałem jak wstawiałem wiadro do kominka. Powiedziałeś, że będę utylizował dynamit, nie dałeś mi czasu wyjść. Słuchaj, ale to przecież normalnie jak się zapala, to chwilę zajmuje zanim to się wybuchnie. A to wybuchło instantowo, bo to był ten dynamit, który ty wtedy uratowałeś. Aha. Może on już się wcześniej trochę palił i ten ląd był krótki po prostu. Ja zahaczyłem spodem wiadra o próg. Ono się wylało przez to. I natychmiast wybuchło. Rąsia? Następnym razem, bo powiedz, będę utylizował dynamit i daj wszystkim czas, żeby się odsunąć. Dobrze. Dynamit! Aaaa! No dostaliśmy. Panie. Chciałem wiadro wyciągnąć, żeby od dynamit schować. No tak. To jest właśnie urok. O, nóżka. Surpreza.
No, mamy wiadro. Świetnie. Miejmy tu wiadro. Chociaż dynamik to w sumie jest Uberasung. Tak, Uberasung. Ja tu jeszcze trochę nadepczę, bo zbieram siebie z ziemi. O, ja mam szczotkę do kibla przy pasie. Bardzo dobrze, masz też sniffer przy pasie. Moja czapka. Wszystkie prezenty, które ustawiałam na tym stole. Po prostu nie. Nie. Nie ustawiaj prezentów. Blisko strefy wybuchu. O, głowa. I know this guy. Mamy w ogóle 10 taburetów jeszcze? No, chyba nigdy nie paliliśmy żadnego, więc powinny być. Nie. A nie wybuchają? A co czasem? Robicie? Nie, one się nie niszczą przy wybuchach, nie? Także co robicie z tymi taburetami? Jest achievement, żeby ustawić wieżę z 10 taburetów, wiesz? Aha. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu się 10 nie zmieści, trzeba w najwyższym punkcie, tam no. Na środku. Trzeba by z balkonu chyba tutaj ustawiać. O-o. Co? Co jest? Rafał robi wieżę i... Szturchnąłem. Doszedł do tego momentu, że wieża jest delikatna bardzo. 3, 4, 5, 6. 6 na 10. 5 na 7. Nie, nie da się jednego wyciągnąć. O, jak szatan cię miotnę. Do góry poleciałem. No, tak teleportowało cię praktycznie. Wziąłem stołek ze spodu. Aha. Stumpy Patchfoot. O, nóżka. Moja. Sprzątałem tam coś tam. No tak. A potem też... O, widzę, reszta tam. Ciebie też tam leży. O, to jeszcze list został. Trzeba uważać, bo one mogą za biurko wpaść. Jak padną za biurko, to później będzie trudno wyciągnąć. Uważaj, jak wyszycasz mu jeszcze. Dupę Przemka właśnie wyniosłem do kominka. Co? Pobrudziłem ścianę, no. Tak. O, a twój korpus lewitował przy oknie. No, świetnie. Świetnie. Pysznie. Byczo. Pysznie. Mr. Santa Claus. Cyly Avs. Pazury. Tak. Pan Pazura. Tak. Happy Christmas. This year I want the new Arachnid Boy comic, a new motorbike, a new archery set, a new 58-inch TV, a killer falcon like the one Uncle Gunter has, a new stereo to make the butler mad, and a big tin of chocolate caviars. But the red ones, not the shit purple ones you gave me last year. I have been very good and only kicked people at school this year. And the butler. And the man at the carnival. But that was only one time except for the clown at my birthday fair. Na jarmarku urodzinowym, tak. Timothy Crowley. Taka jedna figurka, która bardzo ciężko ustawić na nogi. Możesz stawać na tym stołku i ustawiać z niego kolejne stołki. Trzeba ustawiasz stołki? No.
A, zobaczyłem, że jak się weźmie coś w ręce i się kliknie dwukrotnie, to się ustawia do góry nogami. Tak? Znaczy tak, do góry górą. Tylko właśnie to nie pomaga. Nie pomaga tej figurce. No, bo to ustawia tak równolegle do ciebie. Chociaż... Czy no w jakiś sposób to może pomaga, ale nie jakoś bardzo. Dobra, już tak nieźle to wygląda. Zbrojownia, czy to pomieszczenie, gdzie były listy i rachunki, jest już chyba czyste. Wygląda nieźle. Góra chyba też powinna być czysta, zaraz się upewnię. No, maszyna z wiadrami była uwalona. Ja zostawiłam 3 taborety. Na sobie. Gratuluję. Jeszcze 7. Dobra, góra. O, łuska. Ups. A! Jeszcze na krokwi pod sufitem była trochę krwi. Była ta krokiew, do której był przyczepiony elf. Okej. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, czy... Bo nie widzę nigdzie plam po bombkach. Czy to znaczy, że jeżeli jest wybuch, to bombki nie zostawiają plam? Jeżeli tak, to dobrze. No, jak tu ładnie posprzątane. Gdzie? W tym przedsionku, przed piwnicą. Aha. Bo ja układam. No, mucha nie siada. Jak mi nic ich nie zwiewa. Gdy piwniczka też jest chyba czysta, to ja zaczynam ze sniferem chodzić w takim razie. No dobra, piwniczka jest chyba czysta. No już przechodziłem tam ze sniperem i jest czysto. Dalej dzielnie próbuję. No to jest zabawa na dłuższą chwilę. No co, zepsułaś się znowu? Nie. Dostarczę ci taboretów. O, uwaga. Pięć jest na razie. Jest chyba trochę tak niestabilna na trzecim poziomie, więc nie wróżę temu w przyszłości. No i właśnie, teraz można powoli zaczynać ustawiać z balkonu. Jak dwa razy klikniesz, to się... Tak, może mówię, właśnie. I teraz... Upuszczać czy nie upuszczać? No, musisz upuścić, nie? No. Dobra, nie przewróciłem. Snifujmy. Wyłączę ten. Ups. Zagłuszam. Wiadro. O, tu jest krew. Nie, bo wiadro przewróciło się. Wiem. To jeszcze przywołam nowe wiadro. Ach, cholera. No, teraz już snifuję. Bardzo. Ach.
Ciekawe, czy to wiadro będzie wykrywał Sniffer. Tak. Trzeba je usunąć. Wiadro z czystą wodą nie powinno być wykrywane jako śmieć, a to już było trochę używane. Dobra, dobra. Jeszcze 5. U! Listy tu są. No. A w czym były listy? No bo one są do spalenia. Ale w czym? Bo ja to wcześniej nie widziałem. No, nie wiem. Raczej cały czas to były. Santa. My parents say I was good, so I could write to you and ask for stuff. So I want the new super turbo jet racer car with all the extras. Also, I want lots of chocolate and the Y-Pad 8 Dewey water patch. A ty co masz? I don't want any more stupid books again. You must give me the new ultra mega water blaster assault cannon. And I want the big XX5 one, so it will be bigger than Kenny ones. I'm gonna fill it with acid from my daddy's shop and spread down old Mr. Crouch's car. That teacher for calling the cops again. Now hurry up. No tak. Steven Creeley. Mr. Santa, I was good this year, so I want a pony and a bike and a new clarinet too. Timmy Slowbottom. Okej, okay. Pięterko jest już czyste. Oj, widzę, że był wypadek. No, drobny. Jaki wypadek? Wieża Babel się przewróciła. O nie. Teraz powinno nam pomieszać języki. Habla, habla, habla. Puta madre. Do widzenia. Überraschung. O, tu jest jeszcze jeden list. Chyba nasz kufer znowu jest skazywany jako brud. Wiecie co, jak bardzo podoba mi się ten shotgun, to chyba jednak go wyrzucę. Wskazuję jako brud. A i tak nie trafi do naszej głównej siedziby. Tyle złomu powsadzał do tej... do Stasza. Halo? Nie wiesz? Nie mam pojęcia. Ja tam włożyłem tylko shotgun. Aha. A, i bombkę. Ja tam wrzuciłam czapki mikołajowe. Z trupów. Wszystkie? Nie
wiem, czy wszystkie, no kilka było, te kilka wrzuciłam. O, jest achievement, żeby spalić 50 czapek. Trzeba było się ciągle zabijać. A one z nas zostają? Tak. Aha. O, tutaj coś krwawego. A, no tak. Coś krwawego to jest nos Rudolfa. Sorry, ale 100% bardziej mnie interesuje niż nos Rudolfa. Dobra. Nie. Wow. Ale latasz. Tak, bo otworzyłem wieko i otwierałem je na siebie i mnie przesuwało. Prezent chyba możemy sobie załadować. Tak, tak, prezent jak najbardziej. Ojej, miał to mnie podobać. Toż to przecież jest mięcho. Tak właśnie coś mi wykrywało tutaj. Gdzie było mięcho? Na półce, za Staszem. Aha. Stasz zakrywał. Nie, to było przy zabawkach, które ustawialiście. Ja chyba podgłośnię sobie trochę grę, bo teraz mi zagłuszacie snipera. Przewróciła się. Oberwam... Proszę podać mi krzesło. Już podaję. Proszę bardzo. Co, coś tam zostało? No właśnie, coś tutaj snifuje. Okej, już nic. Bobkę wyrzuciłem i chyba przestało snifować. Aha. Okej, tutaj jeszcze coś snifuje. Jak się, no tak, mogła być zbita bombka i zostawić plamy. Zbiłeś bombkę, czy nie? Nie, po prostu ją wziąłem i wyrzuciłem. Aha. Rozwalałem wszystkie. Ajajaj! Mały włos brakowało. Oj, przepraszam. Nadal coś gdzieś jeszcze jest, ale nie wiem. Tak. Przedmiotów chyba już nie ma. Tutaj jest czysto, jeżeli chodzi o przedmioty. Tutaj jest czysto, jeżeli chodzi o przedmioty. O! Co to strzeliło? Lampka spadła z góry. A, no tak. Ej, nie bijcie tej wieży! Aj, sorry. A co ciekawe, to zasmolenie to zielone mi sygnalizuje, a nie niebieskie, czyli to na przedmioty, a nie na krew. Kurde, czemu mną tak miota? Lagi pewnie. Jak nie wiadomo, co się dzieje, to są to lagi. 6. A, pamiętaj, że to ci może też wykrywać nie do końca czyste wiadro. Może wyrzucić. A to... Tak, to brudne wiadro można wyrzucić jak najbardziej. Przyniosłem ci to baret. Nie! O! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem już było. No blisko. Siódmego chyba nie zaliczyło. Okej, chyba trzeba stawiać dwie wieże i ktoś musi podawać te krzesełka. Tak chyba jest rozsądnie. Dobra. To ja będę chodził ze sniferem. Bo coś tu jeszcze jest. A, gdzieś tu trochę smoły musiało zostać. Czy smoły, sadzę.
sumie po prostu pomyję wszystko w okolicy, co się da. O! Szturchając taboret, który był pode mną. Serio, ja cię szturchnąłem? Nie, ja szturchnąłem sobie. Mogła gdzieś jakiś kawałek sady zostać po jednym z licznych wybuchów. No tak, to tylko że sady wykrywa prawo. Może za choinką jest. A, no, jeżeli by było za choinką, to by było ciężko. A też nie, ona nie jest taka duża. Nadal coś jest. Przy choince jest spokojnie. No gdzieś tutaj, w tej okolicy. Chodzisz na niebieskim czy zielonym? Na niebieskim. Na zielonym chyba już jest wszystko okej. No... O, tutaj już jest spokój. Tam gdzie ta lampa ostatnio wybuchła, jeszcze do przed chwili były niezerowe odczyty na zielonym, przez sadzę, ale chyba udało mi się znaleźć to miejsce. Ale tak, tutaj są... Delikatne odczyty na niebieskim. Czyli gdzieś no, jakaś krew co lub plama. Coś mi się ten taboryt trzęsie. Czekaj, zaraz ci przyniosę. Od góry? Od góry, no. Żeby nie potrącić. O-o. Ładnie idzie. Proszę. 3, 4, 5, 6. Dwie wieże po 6. Teraz widzę, wspólny siódmy pójdzie, czy niewspólny? Dobra, niewspólny siódmy. Nie, chodzi o to, żeby się wspinać razem z tą wieżą, bo tak jest łatwiej ustawić. Jasne. O-o. O, trącasz pod sobą, bądź czujny. Widzę. Chyba już można z tego balkonu ustawiać. Mam pomysł, żeby właśnie tak. O, 8 na 10 zaliczyło, czyli ja miałem 7 najwyżej, ile mi się udało. A? Nie zaliczyło 9, ale dlaczego? Nie zaliczyło. Ale jak dokładnie? Do zera. Okej, okay, to no. Co? Nie, jeden został. Robimy catching? Nie potrafię znaleźć, co to jeszcze zostało. Rage quit! Jeszcze się przejdę po całej lokacji z niebieskim. A tutaj też daje niezerowe odczyty, nawet trochę wyższe. Wyrzucę wiatro. Tu jest praktycznie chyba zero. Mówisz o niebieskim? Tu jest. Tak, na niebieskim. Tu jest tak. Tu jest tak troszkę ciut więcej w tym rogu. Wyrzucę. Jest jakieś wiadro z wodą? Wyrzucę bombkę. Bo mam brudnego mopa. Masz brudnego mopa. No to zaryzykujmy wiadro. Jest. Wyczyścę mopa. Co się stało? Wyrzucam bombki. Aha, okej. Okay. Ale nadal mryga. Nawet bez bombek.
Nie mam pojęcia dlaczego. Może coś się zbugowało. Znaczy podejrzewam, że po prostu gdzieś coś małego zostało i tego nie widać. I tyle, no. Może nawet można uznać to za bug, bo może się w takim miejscu gdzieś coś pobrudziło, że nie możemy tego wyczyścić, czy może co? Może pod tekstury weszło. No nie wiem. No nie, to się tak zdarza, że czasami coś podniosłem, a potem zaczęło tam miotać tym ekszatem. Ty! Zmniejszył się odczyt? Nie, dalej jest taki subtelny, ale nie zerowy. Coś przy dyspenserze tutaj myga. No właśnie. Coś tu przy... W ogóle może w środku jest. Może, słuchajcie, a może na suficie po prostu coś jest? Nie, bo wyżej jest niższy odczyt. Widzę! I jest z głowy. Tam, gdzie był przybity elf, jeszcze została plama. Jest... Była plama i zauważyłem poprawę widoczną na belce, ale odczyt dalej jest niezerowy. A jak staniecie tutaj, gdzie ja, to zobaczycie, jak fajnie prezent odbija światło. Aha, tak, faktycznie. No. Chociaż nie. Czy teraz jest zerowy odczyt? Chyba tak. Tak, wiesz co, wyczyściłem dyspender od środka. Otworzyłem go i dopóki jak wychodziło wiadro... Chociaż nie. Teraz znowu jest niezerowy tutaj. Niebieskim? Tak. Gdzieś ja tutaj. Mam zerowy, weź go przełącz. A ja tutaj mówię. Gdzieś tutaj. Tak, tutaj mam zerowy, tak... ale mówię tutaj przy dyspenderze. Tutaj już jest zero. Czemu mówisz o zielonym? Mówię o niebieskim. No tutaj już jest zero. Jest zero, dobrze. Tak, mówię, no. Chodź tutaj, zobacz. Tutaj jest dalej nie zero. A, tam. Nie, czekaj. Tutaj zero. Nie, tutaj też zero. Naprawił. Dobrze. Słuchajcie, jest spoko. Jest spoko. Dobra, no to... Punch out. No to... Ale wiadro może wyrzucić. No to wyrzuć. Chociaż ono jest czyste, ale możesz wyrzucić. Okej. Okay. Kaczing. Dobrze, to nie był dynamit. Dobra, kierowniku zmiany. Tak jest. No tak, jeszcze zemsta na taborecie. Gień! Activate. I am proud of my performance and certain it will meet with approval. Ktoś jeszcze na koniec otwierał dispendera. Ale wiadro wyszło. Promoted. Janusz, age 30. Temporary hygiene technician. Status promoted. Jestem replacement sanitator. You left Santa's workshop after carefully preserving every treasured Christmas item, as well as clearing the workshop. Although you're not sure if you'll ever get over the horror you witnessed, at least you treated the tragedy with a measure of dignity. With your holiday joy now forever lost, you wonder if it was enough. Sure. While the thought of maybe one day earning Employee of the Month and picturing the shiny presents being treated with respect eases your heart, the morbid look on massacred elven faces will haunt you for years to come. Okej. Okay. Ja dostaliśmy procent. Okej. Okay. Nie piszę nawet. Zaraz zobaczymy. Nie pisało 99. Mi, nie. A jest achievement za to, żeby dostać 100%. Jest! Tak. Pierwszy z góry. Cholera. Damn. Okej, tym pozytywnym akcentem kończymy. Tak jest. Kończymy Santa's Page.
więc... Tak, i chyba pozostaje życzyć przyjemnych porządków świątecznych, nie? Tak. Oby nie były nie będą na pewno tak przyjemne jak te. Nie tak ciekawe, ale... ale... ale z drugiej strony może pójdzie szybciej. Tak. Hej, what are you doing? Stop it! Rozlałam tak! Eggnog. Burdello bum bum. Burdello bum! O, to piwnica też. Kto chce dostać mopem? Bitwa na prezenty, szczoty i... kogielmogiel? Nie, próbuję wam... jest kogielmogiel. Próbuję wam tak wystarczająco przywalić, żeby kogoś to nazywać. O, to zbuchło! Co by było? Lampa jedła. Są jeszcze jakieś lampy. Kurde, mogliśmy zapakować dynamit do stażu. Ale nie byłoby czym zapalić. Nie mam tutaj wody, żeby... Jest. Ale kto mnie atakuje pudłem? I pudło zabrał. A, padłem. Tak. O nie! Zasadł tą lampę. No, tutaj śmierć jest nieoczekiwana. No i mam ci tego mapa teraz. No tak. Dobrze, też paliło. Przemek, bardzo intensywnie polowałeś na tę lampę. Czekajcie, czy to też się da pod sufitem niszczyć? Znowu zginęłam. Teraz nie mam mnowiota. A wiem, to jest była... niezniszczalna. Albaris 3. Ta chyba jest niezniszczalna. Okej, dobra. Ja się już będę rozłączał. Dziękuję wszystkim za uwagę. Bądź mniejszą ludź, więc... Bądź nie uwagę. Tam była rocznia. O nie, pudło. I do usłyszenia w przyszłych filmach. Pożegnajcie się. Bye bye! Cześć! Cześć!